Sympatycy Turowa i Stelmetu pewnego dnia skrzyknęli się na jednym z portali społecznościowych, aby przed meczem obu drużyn w Zgorzelcu rozegrać mecz. Spontaniczna akcja spodobała się fanom koszykówki w 100%, z dnia na dzień powiększając rangę tego wydarzenia. Świetna sprawa, gramy w historycznej hali, którą ja uwielbiam do tej pory i to jest dla mnie zaszczyt, że mogę tu zagrać. Zebraliśmy się w 8 chłopaków, wzięliśmy skład twitterowy, także użytkownicy Twittera, nie ma tutaj żadnych gwiazd zielonogórskiego basketu. Myślę, że będzie dobra zabawa. Inicjatywa jest fajna, spontaniczna, zorganizowana szybko między kolegami z Zielonej Góry a z Zgorzelcem. Mam nadzieję, że inicjatywa pójdzie dalej, nie tylko na meczach z Zielonej Góry ze Zgorzelcem, że nie będzie podobało to jakiejś agresji między klubami, że po prostu będzie atmosfera miła. Oprócz sportowej rywalizacji na parkiecie postanowiono, że odbędzie się zbiórka na szczytny cel. Puszka krążyła po hali, a sami zawodnicy obu drużyn oprócz pieniędzy przeznaczyli na licytację koszulki oraz buty swoich koszykarskich idoli. Też spontanicznie wyszedł temat zbiórki dla chłopaków. Jak najbardziej na plus, są dzieci potrzebujące, którym chociaż odrobinę można pomóc, więc to robimy. Szczytny cel, towarzyska impreza fajna, sportowa, jak najbardziej za. Klub Kibica Zastal jest dość dobry, jeżeli chodzi o organizację akcji charytatywnych, także już nie możemy doczekać się rewanżu, mamy już pewien wyznaczony cel, mamy gadżety, także zapraszamy przy okazji playoffów Zgorzelec do Zielonej Góry. Sympatycy Turowa wygrali 69-48, ale to nie wynik był najważniejszy, a jego cel i przesłanie. Dobra zabawa, pozytywna atmosfera plus szczytny cel to zawsze pokazuje, że takie relacje potrafią osiągnąć wiele. Ja mam nadzieję, że wasz klub jeszcze wróci i będziemy dalej się bić o te najwyższe cele. Fajna sprawa, nie ma co się kłócić. Wszyscy kochamy koszykówkę, tylko kibicujemy innym drużynom. W trakcie meczu udało się zebrać 1684 zł. Wszystkie zebrane fundusze zostaną przekazane dla Kaspra Kozakiewicza. Wciąż trwają aukcje internetowe. Takie wydarzenia świadczą, że kibice z Zielonej Góry, jak i ze Zgorzelca mają naprawdę fajne pomysły. Cel charytatywny to również duży plus. Oby więcej takich w świecie koszykówki. Dla Faktów TVT, Szymon Kloc.